początku bardzo dobrze czułam się w salonie Enano. Jak tam weszłam, to już wiedziałam, że to będzie to, to był dobry wybór. Była tam bardzo miła obsługa. Projektant zajął się całym designem łazienek, ale też przy lampach bardzo mi pomagał, czy też potem przy projekcie salonu również był tak miły, że mógł coś doradzić od siebie. Dostawę miałam do domu praktycznie na drugi dzień od razu od zamówienia. Bardzo dużo produktów jest też dostępnych na miejscu, że nie musiałam czekać na wiele rzeczy. No, pojechałam po łazienki, a wróciłam już między innymi z płytkami do salonu i ze zlewozmywakiem do kuchni. Dodatkowo widziałam, że mają szeroki wybór płytek tarasowych, a ja mam kawałek tarasu i ogrodu do wykończenia, gdzie oświetlenie ogrodowe również dostanę w salonie Enano. Wygląda na to, że większość mojego domu będzie wykończona właśnie w salonie Enano, także serdecznie Was tam zapraszam, polecam. Ja jestem już w tej chwili mega zadowolona i nie mogę doczekać się, jak to będzie wyglądało już po zakończonym całym remoncie. Kiedy przyjechałam do Enano, myślałam, że zaprojektuję tam tylko moje łazienki. Okazało się, że wybrałam produkty praktycznie do całego domu. Od łazienek, po salon i również kuchnię. Jest tam dużo przestrzeni, żeby sobie usiąść na chwilę, przemyśleć, co tak naprawdę bym chciała. Można się napić dobrej kawy. Mogłam przyjść z moim pieskiem Karloskiem. Również on został bardzo dobrze tam ugoszczony. Czuliśmy się całą rodziną tam fantastycznie, więc być może i na przyszłość moja cała rodzina też będzie tam częściej bywać. Kiedy wybierałam ceramikę, bardzo podobały mi się oryginalne kolory i okazało się, że Roka ma naprawdę szeroki wybór, więc nie chciałam standardowej właśnie umywalki w tej mniejszej łazience. A dodatkowo też podobały mi się bardzo takie obłe kształty i to wszystko było dostępne, więc postawiłam w obu łazienkach na Rokę i na wyjątkowe kolory. Już korzystałam z wanny kilkukrotnie. LEDy sprawiły, że był fajny klimat tej kąpieli. Wanna jest bardzo duża, ja jestem dość wysoką osobą, więc mogłam się wygodnie rozłożyć i poczytać książkę i wygodnie się zrelaksować. Także jest to dla mnie bardzo istotne po cięższych treningach. Jeżeli ktoś ma miejsce na taką dużą wannę, to polecam. Dodatkowo też nie poszłam za modą, bo ostatnio jest moda na to, żeby wanny były wolnostojące. Ja postawiam na to, żeby wanna jednak była w zabudowie. Jest to bardzo praktyczne, bo bardzo łatwo się czyści, a przy okazji też świetnie wygląda. Jeśli chodzi o dodatki i baterie, zdecydowałam się na markę Omnires, dlatego że mieli szeroki wybór, jeżeli chodzi o kolor złoty. Zależało mi na złocie. W całym domu w zasadzie zdecydowałam się na takie wstawki i dodatki. I dlatego też mi pasowało to bardzo w łazienkach. Lubię się otaczać złotem. Jestem złotą medalistką olimpijską, więc idealnie wpasowało się to w klimat, ale jednocześnie też to nie zahacza o tandetę, bo to są przepiękne kolory złota. Stelaże i przyciski do toalet wybrałam firmy TC, dlatego że zależało mi na niezawodności i żebym po prostu była zadowolona i nie musiała się niczym martwić. A jednocześnie wszystkie przyciski też były bardzo piękne, więc cały design tego, czerń i złoto, tak jak we wszystkich łazienkach, mogłam dopasować idealnie i wszystko się świetnie komponuje, a jednocześnie jest bardzo dobrej jakości. Lubię gotować, lubię przebywać w kuchni i zlewozmywak, na który się zdecydowałam, ma bardzo właśnie dużą przestrzeń, tą dodatkową, taką gospodarczą, gdzie mogę suszyć naczynia lub też ustawiać jakieś warzywa po myciu. Też jest świetna bateria w kolorze czarnym. Jest bardzo praktyczna, bo nic się na niej nie osadza i bardzo dobrze wygląda. Jest wygodna w użytkowaniu. Zdecydowałam się na markę Nowodworski. Mam te lampy również w kuchni. Wielkim komfortem było dla mnie to, że mogłam wyposażyć się w oświetlenie dla całego domu w salonie Enano. Nie musiałam nigdzie indziej jeździć.
wybrałam lustra marki Etap. Było to dla mnie bardzo istotne, żeby to były duże lustra i one są centralnym punktem łazienki tak naprawdę i też powiększają przestrzeń. Ja się mogę cała przejrzeć, przed treningiem mogę zobaczyć, czy dobrze wyglądam od stóp do głów. Dodatkowo przyjechał projektant z salonu Onano, który wymierzył lustra tak, aby pasowało to do mojej sylwetki i do przestrzeni. Na kabinę prysznicową zdecydowałam się firmy Radaway. Wybrałam format XXL, to jest kabina aż do sufitu. Też było to wymierzone dokładnie pod wymiary mojej łazienki i do mojego wzrostu. Jest to fajna alternatywa dla wanny, bo czasami po prostu szybciutko po treningu chcę wziąć prysznic i jest to po prostu bardzo wygodne i też mam bardzo dużą przestrzeń, a dodatkowo ta kabina wygląda przepięknie. Bardzo zwracam uwagę na dodatki do domu. Jedną z takich rzeczy były lamele. Od zawsze marzyłam o lamelach. Kiedy poszłam do Enano, zobaczyłam po prostu całą ścianę lameli i były przepiękne w moich idealnych kolorach całego wyposażenia domu i tam się zdecydowałam, żeby kupić lamele od firmy Lamelia. Projektant pokazał mi kolekcję Lamania od marki Cerat. I kiedy je zobaczyłam, po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Wiedziałam, że muszą być moje. I stanęłam przed kolejnym bardzo trudnym zadaniem, ponieważ kolorystyka była ogromna. Tak zakochałam się w tej kolekcji, że płytki mam teraz praktycznie w całym domu. Z tej właśnie kolekcji. Wyglądają one przepięknie. Kolory są naturalne. I też mi na tym zależało, ponieważ mam dużo drewna w domu i chciałam, żeby to dobrze się komponowało. Bardzo polecam zakupy w salonie łazienek Enano. Możecie tam wyposażyć swoje wymarzone łazienki i jak się okazuje, nie tylko.